sobotę, 18 maja w Centrum Promocji Kultury w Drezdenku odbył się 13. Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Złotą Sosnę. Gminę Zbąszynek reprezentowały wokalistki ze studia piosenki Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury Kamila Suwiczak i Weronika Grina wraz z opiekunem Michałem Łysiakiem. Konkurs odbywał się w 4 kategoriach wiekowych. Jury przesłuchało 66 solistów z całej Polski, przyznając 2 złote sosny w kategorii pierwszej i 2 złote sosny w kategorii trzeciej. Kamila Suwiczak otrzymała wyróżnienie w kategorii czwartej. Tegoroczny poziom był bardzo wysoki. Naszym wokalistkom serdecznie gratulujemy. We wtorek, 21 maja, Malwina Kubicka i Przemysław Zalewski wzięli udział w Święcie Seniorów z AMT Pajc. Spotkanie odbyło się w miejscowości Heinzbruck w ramach współpracy Klubu Seniora Pogodna Jesień z siedzibą w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury wraz z seniorami z klubu Oaza 99 z Pajc. W części oficjalnej głos zabrali reprezentanci obu klubów seniora, wręczając sobie drobne upominki. Dodatkowo Malwina Kubicka przekazała na ręce zespołu tanecznego Spice płytę z muzyką zespołu Tęcza. W odpowiedzi otrzymała płyty z muzyką niemiecką oraz słodki upominek. W części artystycznej zaprezentował się zespół taneczny Tęcza oraz grupa taneczna seniorów Spice. Seniorzy Spice, będąc pod ogromnym wrażeniem występu zespołu tanecznego Tęcza, chętnie przystali na propozycję wykonania wspólnego układu tanecznego na kolejnym spotkaniu. Dalsza część dnia upłynęła w miłej, przyjacielskiej atmosferze. Po kolacji nastąpiło pożegnanie i wyjazd do Zbąszynka. Dodajmy, że w tym roku mija 19 rok współpracy obu klubów. W środę, 22 maja, w sali widowiskowej odbył się koncert pod tytułem Wesołe Polki i Walce, czyli z wizytą na cesarskim dworze, skierowany do przedszkolaków z niepublicznego przedszkola pod Muchomorkiem. Koncert odbył się w ramach programu W Krainie Pani Muzyki, których organizatorem jest Lubuskie Biuro Koncertowe Orfeusz. Dodajmy, że był to już ostatni koncert w tym roku szkolnym. W dniach 24 i 25 maja zakończył się wyczekiwany przez nas remont głównej rozdzielni elektrycznej. Prace remontowe polegały na zmodernizowaniu pomieszczenia do stanu obowiązujących przepisów technicznych. Dawna rozdzielnia była reliktem przeszłości, który straszył nie tylko swoim wyglądem, ale co najważniejsze zagrażał bezpieczeństwu. Prace remontowe wykonał zakład elektryczny Henryk Zduński ze Zbąszynka oraz firma Instalatorstwo Elektryczne Ślusarstwo Usługowe Jan Jackiewicz ze Świebodzina.